Witam Was. Dzisiaj pokażemy, jak powstają próbki dla zwierząt gospodarskich, czyli trzody chlewnej, bydła oraz drobiu. Maszynę, którą będziemy do tego wykorzystywać, nazywa się ekstruder. Tutaj widzimy ekstruder o wydajności 60 kg na godzinę z koszem zasypowym pełnym pszenicy. Dalej mamy komorę z ślimakiem zbudowaną z zakończoną dyszą. I z tej strony będziemy otrzymywać nasz chrupek z pszenicy. Pomiar temperatury będzie dokonany za pomocą pirometra. Na wyświetlaczu będzie podana aktualna temperatura ekstruzji. Widzimy, jak pszenica wpada do ekstrudera. Widzimy, jak pszenica wpada do komory ekstrudera. Zostaje poddana działaniu wysokiej temperatury i ciśnieniu. I z ziarem pszenicy powstaje chrupek. Temperatura ekstruzji dochodzi do 160-170 stopni. Teraz zakładamy nut do cięcia chrupka.
ekstruzji powoduje ekspandowanie i rozszerzanie ziaren pszenicy, zbóż. I z jednego ziarenka powstaje objętościowo o wiele więcej materiału, który jest bardzo strawny i smaczny. Możemy spokojnie go spożywać.